Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych, w naszym studiu. Paweł Szpur, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Już w Platformie Obywatelskiej, czy jeszcze w poczekalni? Tak. Nie, już członek Platformy Obywatelskiej, klubu radnych. Partii też? Tak, oczywiście. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent Wałbrzycha Roman Szołomyj będzie podsumowywał swoje pierwsze 2 lata rządów w Wałbrzychu. Dwa lata temu pan był jeszcze w opozycji. Jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli już za prezydenta Szołomyja, to już nie, bo od czasów, kiedy wystartował pan prezydent, został wybrany przez pana premiera Donalda Tuska na prezydenta miasta, już wówczas... Tak, ale pan prezydent liczy od momentu, kiedy został komisarzem, więc to jeszcze był czas przed wyborami. Dokładnie. W każdym razie, jaką pan ocenę wystawi Romanowi Szołomyjowi? Dzisiaj mogę mu śmiało wystawić 5, chociażby za tempo prac, które nałożył i dzięki temu przez ostatnie jego 2 lata kadencji w mieście zrobiono tyle, co przez ostatnich, można powiedzieć, 6 lat. I no niestety ten system administracyjny jest na tyle niewydolny, że moglibyśmy zrobić dużo więcej, ale niestety przepisów prawa budowlanych i tak dalej nie przeskoczymy, więc moglibyśmy zrobić dużo więcej, bo pieniądze są, zaplecze jest, natomiast no, nie wyrabiamy administracyjnie, można tak powiedzieć. Nie ma pan wrażenia, że ostatnie dni i tygodnie są trochę cięższe dla pana prezydenta? Generalnie dla Wałbrzycha, dla finansów Wałbrzycha? To znaczy, nie wiem dlaczego miałyby być cięższe, bo tak naprawdę budżet był już skonstruowany przecież w zeszłym roku w listopadzie, kiedy go uchwaliliśmy, więc no wszystko idzie zgodnie z planem. No dobrze, no to rzeczy... skoro pan zaczął o budżecie, to ja do tego budżetu nawiążę. W budżecie 56 milionów na starą kopalnię, teraz się okazuje ponad 80 milionów na starą kopalnię. No niestety byłem tam osobiście na starej kopalni podczas wizytacji. I powiem szczerze, że jestem tak zdumiony, że tylko tyle musimy dopłacić, bo wiele zadań, które tam zostało wykonanych, budowlanych, no naprawdę trzeba tym projektantom, konstruktorom i tym, którzy tam pracują, no naprawdę podziękować serdecznie za to, co zrobili. Wiele elementów tych budynków, które tak naprawdę z fasady i z odtworzenia wyglądają tak, jak wyglądają, budowanych jest na nowo. I powiem szczerze, że taniej by było pewnie wybudować te budynki od podstaw od nowa, ale to, co zrobiono, na przykład łaźni łańcuszkowej, która tam jest, pod łaźnią znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla zespołu pieśni i tańca i aby tam był równoległy jeden poziom bez dźwigarów, stropów, niczego, skonstruowano nowy całkiem zupełnie strop. Ten strop był wnoszony dźwigami przez okno i instalowany. Tyle stali, betonu, obliczeń. Także jeżeli mówimy o pieniądzach, które tam są, to tak naprawdę... Z pewnością architektura starej kopalni będzie godna podziwu. Co nie zmienia faktu, że 5 miesięcy temu spodziewaliśmy się, że wydamy na tę inwestycję 30 milionów mniej. Tak. Jak teraz wytłumaczyć Wałbrzyszanom, że jesteśmy w połowie czegoś, co tak naprawdę nie wiadomo ile będzie kosztowało, bo może i 100 milionów. Powiem tak. 30 milionów, ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem. 30 milionów to jest 1/3 całego budżetu inwestycyjnego Wałbrzycha. Powiem tak, na szczęście większość tych pieniędzy pochodzi ze środków zewnętrznych. My tak naprawdę. A jakich, panie radny, środków zewnętrznych? No, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi pan o tych, na które czekamy, czy tych, których już wydaliśmy? Znaczy tak, teraz będą kolejne pieniądze. Jeżeli Rada Miejska również przyzna pieniądze ze środków gminnych, to będzie to dalej łączony budżet. I jak już wcześniej wspominaliśmy, większość tych pieniędzy pochodzi ze środków zewnętrznych. Niestety cały czas pewne elementy kosztują tam drożej. Po prostu podczas tych prac, to jest tak ciężka budowa, tak ciężki projekt, że podczas prac odkrywa się nowe zadania, które należy zrealizować, żeby ten kompleks w końcu ruszył. Ale proszę mi wierzyć, pieniądze wydane w starą kopalnię, to będą pieniądze najlepiej zainwestowane w najlepszą maszynę rozruchową dla turystyki tego miasta. To będzie moim zdaniem lepszy projekt albo podobny projekt w Polsce jak Wieliczka, gdzie tu będą przyjeżdżać ludzie nie tylko z Polski, ale i z Europy i będą podziwiać. Dwa, z tego będą korzystać sami Wałbrzyszanie, bo tam będą zorganizowane różne instytucje, które będą działały na rzecz mieszkańców. A to jest normalne, że z 50 robi się 80? To się nie wzięło z tego, że to się zrobiło w ciągu jednego dnia, czy to się zrobiło w ciągu jednego roku. Projekt, papierze w ciągu 5 miesięcy. W ciągu 5 miesięcy, ale powiem tak, że... Wartość kosztorysowa w budżecie na rok 2013 56 milionów 900 tysięcy. Kiedy ten projekt w ogóle przystąpiono do złożenia wniosku
On był w ogóle niedoszacowany, był nie w tych realiach. VAT na materiały budowlane był, w ogóle VAT był niższy w Polsce. Robocizna była wtedy niższa i projekt, który był składany w 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli akurat nie pomyliłem roku, był zupełnie miał inne koszty. Dzisiaj się okazuje prawie... Radny, ale właśnie dlatego porównuję z budżetem na rok 2013, mhm. a nie rokiem 2007. Mhm. Wiem o VAT-cie, wiem o tym, że się... Nam jest też ciężko, a niestety... Koszty robót zmieniły. Jest dla nas to ciężki orzech do zgryzienia, natomiast wiemy, że jeżeli już jest te prace są w takim etapie, w jakim są, to nie możemy się cofać, nie możemy przyznać tych pieniędzy, bo zaprzepaścimy szansę, która stoi przed miastem, szansę ściągania naprawdę bardzo dużej ilości turystów do tego miasta i to jest całe szczęście, że to nie jest tak jak Zamek Książ, który leży przed miastem, gdzie turysta dojeżdża do Książa i prawdopodobnie nie wjeżdża do tego miasta, żeby zobaczyć inne zabytki, tylko na całe szczęście jest to w centrum miasta, blisko starówki, blisko dzielnic, które powinny tętnić życie. Mhm. No dobrze, według wyliczeń, które w tym momencie wydają się najbardziej prawdopodobne, Ministerstwo Kultury może nam według dotychczasowej deklaracji dopłacić około 46 milionów złotych, 30 kilka milionów to są deklaracje sprzed kilku lat, 11 milionów to jest coś, o czym mówi pan prezydent Wałbrzycha, chociaż ministerstwo mniej entuzjastycznie jakby reaguje na te doniesienia. 46 przy 86 to jest trochę więcej niż połowa. Robi niesamowite ale wrażenie. Mimo wszystko 40 milionów Wałbrzych musi na to, na czym oszczędzać? Czego nie robić, żeby zrobić starą kopalnię w najbliższych latach? Powiem tak, i tak w tej chwili, w moim przekonaniu, wiele zadań inwestycyjnych, które robimy w mieście, które chcemy zrobić, z powodów po prostu, jak powiedziałem, administracyjnych nie są w stanie prawdopodobnie do końca sezonu się zakończyć, więc część tych pieniędzy na pewno nie zostanie wydatkowane na inwestycje, jestem z tego w 100% przekonany, chociaż chciałbym, żeby wszystkie pieniądze zostały wydane na inwestycje, ale proszę mi wierzyć, stare kopalnie, wydawanie pieniędzy na starą kopalnię to jest inwestycja, która w przyszłych latach będzie napędzać to miasto. A jak się okaże, że będzie kosztować 120 milionów? Też nie, to już się nie okaże. To jest w takim stadium. My byliśmy na tej starej kopalni. Specjalnie ją oglądaliśmy. Specjalnie chcieliśmy zobaczyć, jakie prace zostały wykonane. Ale na oko pan nie oceni kosztorysu. Oczywiście, że także na oko nie ocenimy. Natomiast widzimy, byliśmy na starej kopalni, kiedy ona ruszała, kiedy ruszały pierwsze prace. Byliśmy teraz, kiedy tak naprawdę jest 70% albo i 80% zaawansowania. Więc... A jak pan to liczy, 70-80% zaawansowania? Mówi pan o wydatki do poniesione, czy o robotach? Mówię o robotach, które widziałem na własne oczy, które miałem w budynkach. Według dokumentów budżetowych z Urzędu Miasta wydaliśmy do końca ubiegłego roku na ten cel własne pieniądze i zewnętrzne 25,5 miliona złotych. Jeżeli projekt ma kosztować 80 kilka, to w żaden sposób nie jest 60, ani 70, ani 80%. Proszę pamiętać, że prace mają zostać wykonane do końca 2014 roku. Czyli mamy ten rok budżetowy 2013 plus rok budżetowy 2014. Oprócz tego inwestycja, która ma się zakończyć, a rozpocząć dla turystów na początku 2015 roku, ma być rozliczona do połowy 2015 roku. Jestem przekonany, że wszystko zostanie zrobione zgodnie z terminem i z planem. No dobrze, panie rady, to w takim razie przejdźmy do innej informacji, która się pojawiła w ostatnich dniach. Bogusław Rogiński złożył rezygnację z funkcji dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Pana zdziwiła ta sytuacja, czy... Powiem szczerze, jestem zdziwiony, choć nie wiem dlaczego, chyba że dostał gdzieś indziej lepszą pracę po prostu na lepszym stanowisku. Może to było przyczyną. Nie czytałem, nie zagłębiałem się, nie wiem czy pan dyrektor podał... To ja panu powiem jak wygląda sytuacja. To jest cytat z oświadczenia rzeczniczki Urzędu Miejskiego. Bogusław Rogiński zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Zakłady Produkcji Automatyki Sieciowej. Zdaje się, że według deklaracji Urzędu Miejskiego, bez wiedzy Urzędu Miejskiego i pani rzeczniczka mówi, ustawa zabrania dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy zasiadania w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Jeżeli to wszystko jest prawdą, czy to nie jest, czy Urząd Miejski nie powinien tego sprawdzić rok temu, jak zatrudniano pana dyrektora? Powiem tak, każdy, kto się zatrudnia i podejmuje pracę wobec swojego nowego pracodawcy, składa oświadczenie, które w mniemaniu powinno być prawdziwe, tak? Powinien dopełnić z własnej strony formalności, które powinny być prawdziwe. Trudno jest, żeby Urząd Miejski czy nowy pracodawca dzwonił po całej Polsce czy po różnych firmach i sprawdzał, czy akurat ta osoba Panie nie radny, zasiada tam... Wystarczy jeden... KRS, ja wiem, że wystarczy... KRS, ale ja panu psuję trochę
sposób, w jaki pan argumentuje, ponieważ sprawa jest jeszcze bardziej ciekawa. Mam przed sobą oświadczenie majątkowe pana dyrektora, złożone 17 kwietnia zeszłego roku. Czarno na białym stoi, że jest członkiem Rady Nadzorczej. Tylko proszę sprawdzić, czy od momentu zostania dyrektorem nie określa czas, w którym powinien wypowiedzieć tam w tym miejscu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Dyrektorem został 21 marca, a oświadczenie złożył 17 kwietnia. Miał miesiąc na to, żeby... Jeżeli pytanie, takie warunki postawiono... Czy po oświadczeniu miał miesiąc na to, żeby... W każdym razie, tak czy inaczej, Urząd Miejski wiedział. Z tego oświadczenia wynika, że Urząd Miejski wiedział, w jakich radach nadzorczych znaczy, zasiadał tak, głosem rodzinnym. Tak jak mówię, że po złożeniu oświadczenia pewnie jeszcze jakiś czas obowiązywał, że mógł po prostu zrezygnować z tego i powinien to zrobić. No tak, no. Ale jak pan wie, argumentacja urzędu jest inna. Nie mówi rzeczniczka, że wbrew deklaracji nie zrezygnował, tylko że po prostu Urząd Miejski o tym nie wiedział. Trudno, pewnie stało się, mleko się rozlało. Pewnie trzeba będzie to wyjaśnić oczywiście, że tak. Jest to na pewno jest to niesmaczna i nieprzyjemna sytuacja, choć powiem szczerze, że bardzo cenię sobie bardzo współpracę. Wiele razy, kiedy pisałem interpelacje i pokazywałem przykłady, czy prosiłem o interwencję w remontach części infrastrukturalnych dla mieszkańców, pan dyrektor zawsze bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, więc to jest dla mnie też bardzo dziękuję. Dobrze, to ostatni kłopot, jaki się pojawił, o którym piszą media. Być może Wałbrzych będzie musiał zapłacić 60 milionów, około 50-60 milionów złotych odszkodowań dla właścicieli gruntów, którzy stracili swoje nieruchomości pod obwodnicę zachodnią. O tym pan czytał? Znaczy powiem tak, dla mnie to jest dziwna sytuacja, dlaczego miałaby to zapłacić gmina, ponieważ grunty, inwestycja w zachodnią obwodnicę miasta Wałbrzycha jest to ewidentnie inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nie miasta. W związku z tym, no... Taka informacja, jeszcze w dodatku można powiedzieć, no, ani sądownie, ani prawnie nieokreślona, no, nie jest prawdziwa, bo jak wszyscy doskonale wiemy... To jest decyzja Ministerstwa Transportu. Znaczy Ministerstwa Transportu... Że Wałbrzych ma to zapłacić. Nie, to moim przekonaniem Ministerstwo Transportu chce zrzucić winę i koszty na Wałbrzych, bo samo nie ma na to pieniędzy. Pana zdaniem można było takie ryzyko oszacować w zeszłym roku, że zorientować się, że procedury wyglądają w ten sposób i... Jest to pewien czynnik ryzyka dla budżetu Wałbrzycha? Znaczy powiem tak, jeżeli te organy administracji państwowej, które zajmowały się tą inwestycją, wykupiły to, czy poszło już ta cała procedura wykupywania tych gruntów i tak dalej i to nie zostało zakończone i zrzucanie tego na Wałbrzych, choć Wałbrzych się tym nigdy nie zajmował, no jest po prostu jest niepoważnym zachowaniem ze strony ministerstwa. Zgodnie z prawem odszkodowania powinien płacić właściciel. Tak, jest to zrzuceniem winy na właściciela, ale z drugiej strony prawo nie działa wstecz. Jesteśmy właścicielem od stycznia. Tak, od stycznia, więc prawo nie działa wstecz, a przed styczniem te wszystkie procedury miały miejsce. No, to też można powiedzieć, że prawo nie działa wstecz, a jednak płacimy, Wałbrzych płaci, spłaca kredyt powiatu, który też został zaciągnięty przez inną jednostkę. Ale to jest inna sytuacja. To inną jednostkę. Panie redaktorze, proszę nie mylić sytuacji takiej, gdzie myśmy się zgodzili na to, i podjęliśmy taką uchwałę, że zgadzamy się na spłacanie długu, a taka sytuacja, gdzie zrzuca się na nas winę tylko dlatego, że jesteśmy od 1 stycznia miastem grodzkim, a wcześniej się tą sprawą nie zajmowaliśmy. To są dwie różne rzeczy. Opozycja mówi, można było to przewidzieć. Opozycja, ja panu powiem tak, dla mnie to, co robi w ogóle opozycja w mieście na dzień dzisiejszy, dla mnie to jest po prostu absurd. Nie zajmują się niczym konkretnym. Ja byłem w opozycji przez ileś lat, więc wiem doskonale, jak powinna działać opozycja. Opozycja powinna być konstruktywna, kreatywna, pokazywać rozwiązania. A opozycja, kiedy mleko się rozleje i jest potrzebna jakaś pomoc, opozycja mówi, można było zrobić tamto, owamto. Gdyby dzisiaj opozycja rządziła w mieście, to Wałbrzyszanie by nie wiedzieli, że koło istnieje na świecie. Taka opozycja to jest wstyd dla tego miasta i kula u nogi dla Wałbrzyszan, bo zamiast być konstruktywnym i pomagać i rzucać nowe pomysły i rozwiązania, co można w mieście zrobić, to opozycja nie robi nic, tylko wie pan się, czym zajmuje opozycja? Czy krzyż powiesić w sali witrażowej? To jest skandal. To, co robi opozycja, to jest jeden wielki skandal i lepiej, żeby się opozycja w ogóle na temat rządzenia miastem nie wypowiadała, bo oni nie robią nic, kompletnie nic. Jakie powinny być rady opozycji dotyczące starej kopalni na przykład? Na przykład starej kopalni, jak zagospodarować następujące pomieszczenia, co można by było w nich zrobić? Oprócz tego, co zostało oczywiście ustalone, mogą wpaść na przykład na pomysł, jak zwiększyć ruch turystyczny, co by było dodatkową atrakcją, co by przynosiło pieniądze miastu. Że nie tylko stara kopalnia, ale jakaś atrakcja, która się mogłaby przy tym pokazać. To jest działanie opozycji, a nie tylko mówienie, że coś jest źle, B. To
To nie jest opozycja, to jest tylko, to są grajbatki na bębnach. No. No dobrze, ale opozycja z kolei mówi, przegraliśmy wybory, odpowiedzialność za rządzenie będzie podnosił kto inny. Musimy rozgraniczyć. Zna pan takie tak, oczywiście, tylko że powiedzmy tak, odpowiedzialność za rządzenie, a bycie kreatywnym samorządowcem to są dwie różne rzeczy. Bo odpowiedzialność za rządzenie, to ja to rozumiem, tak? Przejmujemy władzę, rządzimy, musimy sobie z tym poradzić i zrobić to dobrze, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni, w szczególności ci, którzy nas zagłosowali, ale także ci, którzy nie. Ale opozycja, jak jest kreatywna, to pokazuje, że my jesteśmy w ten sposób lepsi. A oni nic nie pokazują, że są lepsi. Opozycja pokazuje tylko to, że jest źle. No to jak będzie chodziła i mówiła, że jest źle, no to to nic nie robi tak naprawdę, bo też każdy, ja też mogę usiąść tu w fotelu, panie redaktorze, no będziemy musieli zapłacić, jak oni to zrobili. Panie tak radny, dalej. Ale pan doskonale wie, że projektów uchwał na przykład na Radzie Miejskiej nie zgłasza ani opozycja, ani koalicja. Koalicja zgłasza tylko i to najbliższy, to, na najbliższej sesji projekty... będzie, na najbliższej sesji, ja powiem właśnie dlaczego, panie redaktorze, może dam przykład, na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie taki projekt. Pierwszy od jak dawna, panie radny? Powiem tak, będzie taki projekt, ale chciałbym powiedzieć w czym rzecz. Często zgłaszamy nasze projekty uchwał czy pomysły rozwiązania pewnych rzeczy poprzez interpelacje czy wnioski. Można to łatwo sprawdzić, przeglądając nawet interpelacje, tam są stosowne pisma. I zdarza się tak, że po prostu trafia to do prawnika, który jest w urzędzie i jest przede wszystkim do pani sekretarz i prawnika, którzy pomagają przy stworzeniu takiej uchwały. I żeby ta procedura miała szybsze miejsce, to po prostu puszcza się tą uchwałę czy projekt, prosi się, żeby to było przez pieczęć pana prezydenta, że jest to przyjęte. Trwa to zupełnie szybciej niż przez biuro rady. I taka uchwała będzie na najbliższej sesji. Czekamy w takim razie. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Paweł Szpur, Platforma Obywatelska, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha był naszym gościem. To był program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.